Zacznę od tego, że cieszę się bardzo, że miałem możliwość w ogóle trenowania z seniorami i bycia częścią tej drużyny. Mogłem podnosić swoje umiejętności na treningach. A co do planów na teraz, to na pewno trener De Giorgi przygotował plan, co mamy tutaj robić, i trenerzy Sebastian Pawlik i Maciej Zendeł, myślę, że pomagają, bo to jest ich dobra wola, że nas tutaj przyjęli i możemy cały czas być w treningu, a na decyzję od trenera De Giorgiego cały czas czekamy i jesteśmy gotowi na wszystko. Myślę, że trener ma takie podejście do każdego spotkania, żeby je wygrywać i traktować je bardzo poważnie, bo na przykład kiedy graliśmy sparing z Iranem, czy później, można powiedzieć, zamknięty sparing z Australią, to trener robi nam odprawy, trener robi nam wideo i podchodzi do tego spotkania, jakby to było najważniejsze granie. I myślę, że takie myślenie na pewno pomaga, bo i my też inaczej wtedy podchodzimy do tych meczów, więc jestem przekonany, że Liga Światowa to dla trenera jest bardzo ważna impreza. Może nie docelowa, bo na pewno taką są Mistrzostwa Europy, ale jest to ważne granie. Bardzo ciężko trenowaliśmy na pewno i mam nadzieję, że zaprezentujemy się dobrze, ale to nigdy nie wiadomo. To jest nowa drużyna i trzeba na pewno potrzebuje czasu. Mam nadzieję, że zwycięzcami będziemy sobie pomagać i wiadomo, że wtedy nasza pewność będzie wzrastała. Nie mam pojęcia, jeszcze nie myślałem, gdzie obejrzę. Wiem, że weekend mamy wolny i może gdzieś wybiorę się na krótki odpoczynek. I na pewno z chęcią obejrzę te mecze i będę trzymał za chłopaków kciuki, bo fajnie jakby wygrali. Do spawy. Nie mam pojęcia. 3 tygodnie jest Liga Światowa i trener będzie tylko rotował tym składem. Ci, co nie będą w składzie na ligę w tej 14, będą przygotowywać się cały czas z kadrą U21, kadrą juniorów, więc tak jak powiedziałem, czekamy na informacje.